tam na dole miejscowość, a tutaj się odbędzie spotkanie. Już się skończyła msza. Teraz byliśmy w kaplicy. Naprawdę przepiękna oprawa. Czesi mają właśnie też ten rytuał myśliwski bardzo bogaty. Widzicie za mną, jakie przepasne korytarze. Prawdziwy zamek. Byliśmy na mszy świętej w wspaniałej oprawie, a za chwilę odbędzie się taki ceremonia opasowania nowych członków zakonu i pasowania jakby na kolejny stopień w tym zakonie. Ale o tym też powiedzą za chwilę koledzy z zakonu, bo ja nie bardzo się orientuję, ale to będzie wszystko za chwilę. Jest to bardzo ciekawa historia, niesamowita dla nas, polskich myśliwych. Jakaś też lekcja, jak to jest u naszych południowych braci. Sestry, rodzice, žádám svatého Huberta, vážení hosté, sešli jsme se v této chvíli na hospitálu Lux, abychom společně prožili ceremoniál povyšování rytíře, přijímání nových členů a postup atestační hierarchie. Vážený bratře velmistře, vážení mistři řádu, rytíři řádu, členové řádu, dámy a pánové, mám tu čest v této kapli, tak, jak nám určil fundátor řádu František Antonín hrabě Špor, provést povýšení v rámci sedmistupňové atestační hierarchie řádu svatého Huberta Rakuxu některých bratří na vyšší stupeň řádové hierarchie. Chtěl bych bratra ceremoniáře, zdali by doprovodil před nás bratra Heržena Rojka.
Kateřiny, mám velkou radost, že zrovna já jsem dostal příležitost přečíst a přivítat tě na čtvrtý stupeň člena řádu s věčnými sliby. A protože víme, že řád má dvě cesty, má cestu duchovní a cestu profesní, tak dříve, než přečtu tvůj slib, se tě musím zeptat, kterou cestu řádovou jsi vybral. Patře Konkure, vybral jsem si cestu profesní. Děkuji. A nyní přečtu slib. Věc je kolega tutaj mianowany na czwarty stopień w tajemniczeniu. Ja, Evžen Rody, slibuji a zavazuji se na svou čest před velmistrem řádu svatého Huberta, Bohu všemohoucímu, že po celý svůj život pod ochranou řádového patrona svatého Huberta budu všemožným způsobem řád poznášet a zachovávat co nejvěrněji všechna jeho pravidla a stanovy. Já, Evžen Rojek, slibuji a zavazuji se na svou čest, že přijímám život podle pravidel řádu svatého Huberta, náš patron a těmi světlem a inspirací při prohlubování mysliveckých odborností a dám sílu na této cestě vytrvat. Slibuji. Bratře Milku, pojď, už žádný slib skládat nemusí. Věčné sliby už si složil a svou prací a svou řádu svatého Huberta si zaujal rytíře natolik, že tě navrhli na pasování na rytíře. A já se přiznám, že velmi rád jsem s tímto souhlasil. Takže tě nyní poprosím, ještě ne vlastně, musím pronést tu zázračnou formuli. Když jsme se rozhodli my, řádně zvolený velmistr řádu svatého Huberta, bratra Miroslava Holuba na rytíře řádu svatého Huberta pasovati, přihlížet jeho skvělým vlastnostem a práci pro řád vykonané, tudíž z vlastní vůle a moci ustanovujeme je tímto rytířem řádu svatého Huberta a přikazujeme všem svým mistrům, rytířům a členům, aby je uznávali za rytíře řádové. A teď už tě prosím poklikni a přijdu na slovo. Pasuji tě na rytíře řádu svatého Huberta, jehož činy svými služ těžko zdobí. Na těm rytířské hodnosti je rytířský kříž, takže srdečně gratuluji, zavazuji tuto obrovské práci a teď už prosím za zpěvu řádové hymny přijít na práci předu. Budeme fotit, Maruško, nebav se. Takže milé sestry, vážení bratři, člověk je Božím obrazem. Tak abychom vždycky byli tím obrazem co nejdokonalejším a co nejméně takovou tou nezdařilou reprodukci. Kéž svatý Hubert vede naše kroky a napomáhá nám. Ale zač, jak, ale jaký, jaký pěnký dźwięk szkła. Pijmy piwo z Bogiem, jeszcze we krwi. Mi serce wciłe, ale takie mi. Kucharzka cieka, niech me przechowi. Dobra, ochodź.
Brawo! Witam serdecznie sympatyków i myśliwych pogranicza, jak również wszystkich kolegów myśliwych z Czeskiej Republiki. Jak Państwo widzieliście, przed chwilą byliśmy na zamku hrabiego Antoniego Sporka, który w 1695 roku powołał do życia zakon świętego Huberta. Dzisiaj zakon liczy około 80 osób, w tym jest również komenda Polska Polonia, która na dzień dzisiejszy liczy już 12 osób. W okresie świetności zakonu świętego Huberta do zakonu należeli tacy panowie, królowie Polski, jak August Mocny II, August Mocny III, królowa Józefina. Powiedziałem, zakon świętego Huberta posiada struktury, które zostały wprowadzone 6 lat temu, w 2016 roku, wtedy, kiedy to powstało 7 komend, aby podzielić generalnie działalność zakonu na całe Czechy. Tak się też złożyło, że w zakonie jestem już od 2007 roku i dostałem takie zadanie, aby reaktywować starą komendę z roku 1700, aby kontynuowanie tej działalności hrabiego Sporka była przenoszona na nasze tereny do Polski. W dniu jutrzejszym nasi myśliwi z Polski zostali zaproszeni na bardzo duże polowanie na bażanty do Czeskiej Republiki, gdzie praktycznie spotkają się z obyczajami tradycją łowiecką, jaka tutaj panuje w Czeskiej Republice. Chciałem dzisiaj przedstawić kolegom i koleżankom przedstawicieli zakonu świętego Huberta, wielkiego mistrza zakonu Jana Wotawę, witam serdecznie, i kolegę Buriana, wicemistrza zakonu świętego Huberta. Srdečně zdravím jménem řádu svatého Huberta se sídlem na Kuksu všechny naše polské bratry, myslivce, a chtěl bych zdůraznit, že pouze český jazyk a Polsko má ten krásný výraz myslivec, a to je něco jiného než lovec. Takže my jsme hospodáři a proto máme rádi ten význam myslivec. V rámci řádu, řád má svoje dvě cesty. Má cestu duchovní a má cestu profesní. Neustále vzdělávání všech bratrů a sester v řádu je přirozeným postupem stoupání v řádové atestační hierarchii. A profesní cesta myslivecká nám taky umožňuje to, abychom se potkávali na honech, na polováních. Zítra zvu všechny myslivce polské, tak rozumně, zvu všechny myslivce polské na polování na bažanty, protože je připraven pěkný hon, který bude v duchu tradic šporkových, v duchu tradic myslivosti veden. Bude tam vidět výborná práce kynologická psů na dohledávkách, bude tam vidět krásné aporty a jejich opravdu vynikající práce. Bude tam vidět práce honců, no ale samozřejmě my tam budeme jako lovci, takže předpokládám, že i ty vynikající lovecké úspěchy ozdobí výřad pokot tohoto honu. Wczoraj gościliśmy na uroczystości zakonu świętego Huberta, a dzisiaj zapraszam Was na polowanie tego zakonu na prywatnym łowisku kolegi Libora. Ja go za chwilę poproszę, żeby trochę powiedział o swoich łowiskach, jak długo poluje. Tak jak powiedziałem, to są prywatne tereny, to jest jego też prywatna posiadłość, prywatne muzeum. Polujemy dzisiaj na bażanty, ja oczywiście tylko z kamerą. Miałem możliwość polowania, ale po prostu stwierdziłem, że nie mogę i filmować, i polować, więc ograniczam się tylko do filmowania. Przepiękne tereny, ale tereny prywatne. Łowisko prywatne liczące podobno 600 hektarów to jedno, bo jeszcze Libor ma jeszcze dwa inne łowiska. Ma być to polowanie z pełną oprawą, z całym ceremoniałem. No więc z wielką ciekawością czekam na to polowanie, pomimo tego, że to, tak mi się wydaje, to są bażanty chyba hodowlane będą, nie wiem. Ale tak mi się wydaje, ale warto poznać inne łowiska, inne sposoby polowania. Nawet gdybyśmy mieli jakieś wątpliwości, no to po prostu jak nie wiemy, o czym mówimy, no to lepiej nie mówmy. Więc warto poznać. No i dla mnie to takie nowe, bezcenne doświadczenie. Także to co widzicie, tak stanąłem akurat na rozdrożu, bo są dwie części, jeszcze jest piętra, to ja to pokażę.
No pięknie wyeksponowane trofea, trofea też z Polski. No i bardzo przemiły gospodarz, bo tak jak wczoraj, tak dziś nie ma żadnego problemu z filmowaniem. Po prostu zapytałem się, czy mogę filmować. Tak, mogę wszystko filmować i polowanie i wszystko. I czekam z niecierpliwością na efekty tego, co sfilmuję, co mi się uda zgromadzić. Więc dziękuję jeszcze raz gospodarzowi. No i cóż, zapraszam na polowanie na bażanty w Czechach. A co się wydarzy, jak zwykle? To się wydarzy, spróbuję sfilmować i oczywiście Wam pokażę. To jest drugi dzień naszego pobytu w Czechach. Na zaproszenie zakonu świętego Huberta. Teraz jesteśmy na terenie prywatnym tutaj takiego akurat wicemistrza tego zakonu. To jest jego prywatne muzeum, posiadłość, kolekcja trofeów. Mamy takie śniadanie drugie w hotelu, bo jedno teraz mamy drugie śniadanie przed polowaniem na bażanty i polujemy na jego prywatnym terenie. Kolekcja parostków. Wszystko opisane. Gdzie szczelone. Tutaj macie Polska, Polska. Polsko, Polsko. Słowensko. Dobrý den, přátelé, serdečně vás vítám v firmě Matrix a na našich loďských regionech. Dlouho zdar, dasbur. Tak to je. Nacházíme se v Třebešově u Rychnova nad Kněžnou, kde máme svůj mažatnici. Mažatnice má 600 hektarů. Na 600 hektarech lovíme bažanty jako hlavní zvěř, které tady vypouštíme. A každý rok tu máme mnoho honů. Na závěr mohu jenom říci, pokud by někdo chtěl prožít nádherné lovy v Čechách, podle tradic české myslivosti, zvu vás, přijďte se k nám podívat a zúčastnit se krásných lovů podle všech zásad naší myslivosti. Děkuji vám, lovu zdar, dasbur! Dasbur! Vážení lovečtí hosté, přátelé myslivci, přátelé honci, přátelé psovodí, příteli trubači, dovolte mi, abych vás všechny srdečně přivítal na dnešním honu na bažantí zvěř ve svatohuberské bažantnici v Třebešově. Dnešní hon pořádá řád svatého Huberta se sídlem na Kuksu, čímž také vítám zde velmistra řádu svatého Huberta Jana Františka Votavu z Horní Krupé a předávám mu slovo. Vážení přátelé přírody a myslivosti, všechny vás tu srdečně vítám na honu, který pořádá řád svatého Huberta pro členy a jejich přátelé. Každý moudrý hospodář ví, že je čas, kdy se musí orat, kdy se musí sít, a kdy se sklízí. Pro nás myslivce je to sklizní období podzimu, kdy sklízíme to, co jsme svou prací po celý rok připravili. Je to pro nás svátek a já bych chtěl vás všechny poprosit, abyste v této současné době, kdy myslivost nemá na růžích ustláno, si uvědomili, že myslivost není ani zábavou, ani sportem, ale odpovědnou hospodářskou činností, tradiční profesí. Naučme se to, takto myslivost prezentovat. Myslím si, že jedině tímto způsobem může získat znova myslivost zpátky svůj kredit. Děkuji vám všem za to, že jste přijali pozvání a přeji vám krásný lovecký zážitek. Já také děkuji velmistrovi řádu za jeho úvodní slovo. Dnešního honu se účastní hodně loveckých osobností, známých to lovců a myslivců. A jsem také rád, že můžu zde přivítat naše kolegy polské, myšlivy polsky, a to jejich pozdravem, dasbur! Dasbur! Nyní předám lovecké lístky polským kolegům.
přede mě předstoupí přítel Jánuš Pavel Polievka. Váš lovecký lístek. Pouza. Pouza. Česlav Věslav Pisárek. Váš lovecký lístek. Louzar. Louzar. Přítel Roman Dariusz Pliatek. Roman. Louzar. Náš myslivecký hospodář, přítel Pavel Grund, kterému tímto předávám slovo. Vážení přátelé, vážení hosté, dovolte i mě, abych vás zde všechny přivítal. Na dnešním honu budeme lovit bažanta obecného, a to kohouta i slepici, dále škodnou zákonem povolenou. Pro dnešní hon je připraveno 5 lečí, s tím, že po 3. lečí bude přestávka na občerstvení. Závodčími pro dnešní hon budou. Není tomu tak, do dnešního lovu provolávám lovu zdar! Zdar! Rozpoczynamy łowy. W sumie, jeżeliście może zrozumieli, będzie 5 miotów, 3 mioty, przerwa, jakiś obiad, posiłek, potem jeszcze 2 mioty, pokot. I po pokocie jakieś tam, nie wiem, kolacja będzie czy coś takiego. W tej chwili zaraz ruszamy do łowiska. Tam za nami jest łowisko, do którego się udajemy i tam będziemy polować. W tamtym łowisku. To? Ale jako to máš svýho, ne? Jdeme na stanoviska i máme taką tablicę. Rozpoczynamy w tej chwili pierwszy miot. Tu się myśliwi rozstawiają. Całe łowisko. Już trąbka się rozległa i rusza naganka. Pierwszy bażant strzelony. Tutaj też polują na kury, także tu się strzela i koguty, i kury. A już się rozległ sygnał, koniec tego miotu pierwszego. Idziemy na zbiórkę. Tu jest po tym pierwszym miocie to jeszcze taki pokocik, ale to jeszcze nie jest wszystko, bo to jest to, co wyciągnęli tam z środka. Tak tu polujemy, tak tu myśliwecki gospodarzymy. No. To jest wysłodek naszej celorocznej pracy. A gdzie następny miot? Tam w dole? Miot? Następny. Drugi miot. Tam, tak? Tu kończył pierwszy miot, a tu bude drugi miot. Aha, drugi, potem tam. A trzeci bude tam, to topinambury. Pak bude svačina, a pak budou dwa mioty tam. Tam. A tu też macie też dzika tutaj w tym łowisku? Mamy, ale nestále. Jen prochází. A jeleń? Jeleń tu není. Tady je nízká nadmořská. Ale sarna jest, bo widzieliśmy. Sarna jest, srny lovíme, srny, kozly lovíme. I Daniel chyba też. Daniel tu není. Nie, nemá Daniela? Ne, tady na té honitbě ne. Tady je bažantnice, srnčí zvěř a dík je, ale málo. To rušáme dále. Tak, jdeme dál. Louzar. Náš bur.
Ty prawy fałsek. Nie reaguje. Ładnie. Co moi państwo, tam Kanada była z drugiej strony. Ile na rozkładzie? Dasz bur. Teraz idziemy tam na dół, a potem idziemy na topinambur. A když polujeme, tak taky máme naši munici. Matrix, munice, český lev. A to 20 chyba, tak? 20. No. 20 brok 3 mm. Wiecie, nawet mają swoją amunicję. Cały teren jest tego naszego kolegi. Tu jest zwyczaj, że po każdym miocie jest układany taki mały pokot. Bażanty są wiązane po dwa, chyba dla lepszego transportu. Jak bażanty powieszone tak jak zające u nas. Jedziemy na drugi, znaczy my idziemy na drugi miot. Tutaj poszedł sygnał, że broń do góry, bo ruszają, naganka rusza. Wyżo poleciał. Co on tego bażanta nie mi znaleźć? Nie ma. Koniec drugiego miotu. Vážení přátelé, ve druhé leči bylo uloveno 72 kusů. Pěkná leč, i to budeme ke třetí leči topinambury. Teraz 72 bażanty i teraz bierzemy trzeci miot, a na sygnałówce gra syn tu właściciela tego łowiska. Zaczyna się trzeci miot, znaczy trzeci miot, no taki miot, no, trzecie pędzenie. Koniec trzeciego miotu. Teraz pora na posiłek, a potem jeszcze dwa. I do domciu! Jest układany pokot po trzecim pędzeniu, no bo taki mają zwyczaj. W poprzednim były te bażanty, było tych bażantów 72. Idę policzyć, ile jest teraz. Teraz naliczyłem 71. 71, tu jeszcze pies wyniósł 172. Także koło 70 się utrzymują te pokoty. No ale nie zapominajmy, jakie to jest polowanie. Ha ha ha!
Vážení přátelé, ve třetí leči bylo uloveno 73 kusů. Je moc pěkná leč. Nyní mi dovolte, abych vás srdečně všechny pozval na občerstvení do naší místní katky do Slatinek. Poté budeme pokračovat lovu. Píme pivo s Bobkem, jsme bedrník, myslivec se střílet, ale také pít. Kuchařka čeká, nechme všeho být. Czas na posiłek, jakąś kiełbaskę trzeba usmażyć, coś zjeść. Koliba myśliwska. No i tradycyjnie tak u nas piwo, ale piwo jest bezalkoholowe. Nie trójka? Nie, kilka. Zjedliśmy kiełbasę. Zobaczcie, cała wystawa broni. Ja myślę, że tyle tych jest. Ja je mam. Zaraz się rozlegnie sygnał na kolejną, na kolejne pędzenie. Nechte staré anekdoty, nastupme novou leč. Aby to bylo komplet. A który na czwarty? Czwarty mi od tej chwili, tak? Już. Tak. Czwarty, piąty, koniec polowania. Przyznaj się, ile masz bażantów w tej chwili na rozkładzie. Cztery. No i starczy. Nie trzeba. Tu masz dobry zawer, przyjacielu, podryka. Tu teraz jest taki akcent. Kamień uczci świętego Huberta. Widać, że bardzo stary. Na miejscu tej koliby myśliwskiej. Także ten Hubert się tu wszędzie przewija. Tu noganka fajnie idzie, osia, osia. O! Bażan się uratował, siedzi na drzewie. Na razie siedzi. Teraz aporcik. A szuka, widzisz, nie może znaleźć, ale zaraz złapie wiatr. Jak pies sójkę zrobił fajnie. O, teraz ma bażanta. Skończyliśmy już polowanie. Już trwa układanie pokotu. Jak zobaczcie, układają wedle sznurka. Mają sznurek według sznurka. I tak jak to powinno być, co dziesiąta sztuka jest wysuwana. W tym ostatnim miocie nawet została szczelona kuna. No, robi wrażenie, pokot imponujący, tylko że polowanie jest, powiedzmy tak, ogólnie inne. Vážený pane velmistře, dovolte, abych vyhlásil výsledek dnešního lovu. Na dnešním honu bylo uloveno jedna kuna skalní, 189 kohoutů a 162 slepic.
celkem 352 kusů. Vážený pane myslivecký hospodáři, děkuji vám za vzorně připravený hon a za tento nádherný výřad. Vážení kolegové myslivci, vážení honci, přátelé přírody a myslivosti. Život člověka se uskutečňuje ve vztazích a pouze pokud je máte uspořádané, tak prožíváte ten svůj život šťastně. Já si neumím představit dělat myslivost sám, mě by to nebavilo. A takovéhle krásné společenství, to je den, který věřím si budete pamatovat a jak říká přítel Libor, se do života nepočítá, to je bonus navíc. Takže děkuji vám všem za krásný den a děkuji panu generálnímu řediteli za to, že jsme mohli ve společenství prožít tento den, tento hon řádu svatého Huberta zde u myslivecké společnosti Matrix. Děkuji. Do další lovecké sezóny provolávám lovu zdar! Zdar! Następuje podział zwierzyny. Zobaczcie jak został pokot otwarty. To nie jest depczanie tak bezmyślne, tylko jest przez takie jakby wejście do pokotu. Teraz myśliwi są obdarowywani bażantami. Tutaj właściciel tego terenu ogłosił zakończenie polowania, ale oczywiście ostatni miód, tak to u nas jest, odbędzie się tam na sali, którą pokazywałem w tej jego kolibie. Tak mówię z przekąsem, bo to jest cała stodoła myśliwska. Jak to skomentować? Cała oprawa, wszystko co wokół tego piękne, no, tradycja, zachowane obyczaje, muzyka, psy, znaczy muzyka, sygnały, psy, wszystko jak należy. Tu dbałość, ułożenie zwierzyny, no tylko jest ten jeden element, że niestety to nie są dzikie bażanty. A jestem tu po to, żeby opowiedzieć o zakonie, ale i pokazać inny sposób działalności łowieckiej, tak jak to ma miejsce w Czechach. Tu są wody, tych kategorii wodów jest mnóstwo. Są wody prywatne, w których my teraz polujemy. No i tak to wygląda. Teraz tu jest ten łowczy, bo to jest łowczy tutaj tego wodu. Ogłosił, że oprócz bażantów, które jakby są przydziałowe dla myśliwych, można kupić parę za 100 koron. Polowaliśmy generalnie z grupą czeskich myśliwych. Był tu jeden Słowak, chyba z 12 Polaków. Kolejne doświadczenie, kolejny wyjazd, poznanie innych łowisk, innych zwyczajów trochę. Jesteśmy już po polowaniu, mamy tutaj obiad i oczywiście co mamy na obiad? Knedliczki. Wczoraj były knedliczki, dzisiaj są knedliczki. To jest jakiś gulasz z knedliczkami. I to jest tutaj ten ostatni miód. To będzie pożegnanie, ogłoszenie króla polowania. Chyba tak rozumiem. Vážení přátelé, myslivci čeští, koledzi polsky, vítám vás na poslední leči, posledním mliotu. Mliotu, tak podle tradic české myslivosti, jak má být. Dříve, než přistoupíme ke všem tradicím poslední leče a vyhlásíme typovací soutěž a krále honu, tak mi dovolte, abych vás vybídl ke společnému přípitku. České a polské myslivosti zdar! Zdar!
Děkuji, můžeme se posadit. A byli tak nejblíže konečnému výsledku. Takže já bych požádal vítěze typovací soutěže, a sice pana Pavla Borovičku a pana Tadeuše Lomonosa, aby se dostavili. Vybrat lahve svatohuberského lína. Blahopřeji. Gratuluju. Gratuluju. Taky gratuluju. Takže vážení přátelé, dovolte mi, abychom připili české, slovenské a polské myslivosti zdar! Hlavním bodem každé poslední leči je vyhlášení krále dnešního honu. To je vážný okamžik. Je to vážný okamžik a v podstatě rozhodující okamžik dnešního dne. Ráno v 8 hodin se zde sešlo 33 dobrých myslivců, polovníků, aby spolu strávili jeden myslivecký polovnický den. Ten den po myslivecké stránce se, myslím, vydařil. A teď přichází chvíle, kdy podle tradic české myslivosti museli zasednout nejstarší myslivci přítomní na dnešním dnu a rozhodnout, ukázat na jednoho z nás a říci, ty jsi králem dnešního honu. Situace je to vážná, protože, jak jsem již řekl, sešlo se 30 osobností, 30 dobrých myslivců, dobrých lidí. Úctě a autoritě ve své bydlišti se těšících, ale králem může být jenom jeden. Je to vážná chvíle, protože staří myslivci musí vzít také na zřetel, že král musí být bohatý. Není nic horšího, než si zvolit chudého krále. Protože král králuje do dnešní půlnoci a jaký král, my jsme jeho družina, a jaký král, tak se budeme mít. Nicméně i dnes museli dojít ke svému závěru a ten je tento. My, nejvyšší a starší lovčí revíru mysliveckého zvaného Třebešov, veřejně známo činíme, že právoplatný myslivec a zdatný střelec, vážený pán Jan Alexandr Kubošek, prosím tě, Jano, přijď sem. Jest dle našich českých tradic, zvyků a obyčejů mysliveckých dnes slavnostně vyhlášen, korunován, uznáván a ctěn jako slavný král dnešního honu. Ráčil milostivě uloviti nejvíce zvěře a tak přispěl k dnešnímu bohatému výřadu. S upřímným lovu zdar přejeme a tímto glejtem navždycky stvrzujeme. Jano, jsem velice rád a poctěn, že mohu tebe vyhlásit králem honu zde
v Třebešově ve svatohuberské Bažatnici. Jsem tomu velmi rád a dělám to opravdu velmi rád. Gratuluju a lovu zdar přeju. Předávám. Děkuji velmi pěkně. A ještě, počkej. A jak dobře víme, každého krále vždycky zdobí zbraň. A nůž je chladná zbraň, kterou tímto ti předávám, nůž vyrobený českou firmou Mikov pod řádem svatého Huberta. Je to hubertský nůž, který vznikl ve spolupráci s řádem. A tak ti ho předávám, aby ti ke cti a slávě sloužil. Děkujeme velmi pěkně. Louzar. Jestliže se králi daruje, musí se ten nůž za symbolický peníz koupit. Protože darovaný nůž může způsobit neštěstí, ale koupený nůž za symbolický peníz bude sloužit jenom k dobrým věcem. V Polsce to samo. Tak už je to vybavené. Dasz bur. Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować naszemu gospodarzowi za wspaniałe przyjęcie, za zachowanie, a przede wszystkim dla nas za tą obrazę, za kulturę, za tradycję polską, taką jak my mamy w Polsce. I na to też, co robicie na łowiecku, jest to trochę inne łowiecko niż nasze, ale warto to łowiecko.